Cześć, tu Igor, Centrum Przygotowania Sportowego. Mamy piękny, słoneczny dzień, 25 sierpnia 2024. Znajduję się właśnie na warszawskim AWF-ie, gdzie już za chwilę będę brał udział w wielkim finale Overall Games. 5 ciężkich dyscyplin, martwy ciąg, wyciskanie na klatkę, sprint na 60 metrów, rwanie olimpijskie i bieg na mile. Wystartuje 30 bardzo mocnych osób, ale ja, jak zawsze, przyjechałem powalczyć, dać siebie wszystko. No i oczywiście walczymy o złoto. Na wagę wniosłem 94 kilo, także bardzo fajnie, nie jestem za ciężki, będzie się dobrze sprintować, mam nadzieję. A tu mamy miejsce rozgrzewkowe, a tu mamy 3 podesty do startu. Pierwsza konkurencja to martwy ciąg. Rozruszałem się trochę, a w docelowej, specjalistycznej fazie rozgrzewki wykonałem martwe ciągi na 60, 100, 140, 170, 200, 230 i 250 kg. Miałem plan zaczynać główne podejścia od 260 kg, ale okazało się, że to było tak blisko 99 levelu, że zdecydowałem się jednak na 265 kg, aby już w pierwszym podejściu zamknąć skalę. W okresie przygotowań miałem trochę problemów z plecami, przez to stosunkowo mało robiłem martwych ciągów i nie szły mi one tak dobrze, jakbym chciał. Na szczęście 265 się udało, level 99 zdobyty i mogłem pójść odpocząć. Jak widać w podsumowaniu pierwszej konkurencji, 12 osób zamknęło skalę, a kilka kolejnych było bardzo blisko. Dodam jeszcze, że finalnie na zawodach startowało 27 osób. Druga konkurencja siłowa to wyciskanie na ławce poziomej. Zawsze uważałem, że wyciskanie nie jest moją mocną stroną, ale ciężary nie są aż tak małe, bo jednak wykonuję to ćwiczenie od ponad 20 lat. Niestety 5 lat temu zerwałem więzadła obojczyka w prawym barku, przez co nie zrobiłem jeszcze od tamtego czasu nowej życiówki, a przy maksymalnych obciążeniach najczęściej prawa ręka mi ucieka i zostaje lekko w tyle, co zresztą zaraz sami zobaczycie. Na rozgrzewkę 20, 60, 100, 130 i 150 kg. Pierwsze podejście startowe to 160 kg i nie poszło to wcale lekko. Następnie 165 kg, gdzie prawa ręka trochę przeskoczyła i widać jej dziwne zachowanie. Na szczęście nagle ruszyła do pełnego wyprostu i zaliczone. Ostatnie podejście to 167,5 kg, czego jeszcze z zatrzymaniem nigdy nie wycisnąłem, a i tym razem się nie udało. Na podsumowaniu widać, że zdobyłem 87 level, co dało mi dopiero 9 miejsce, a 4 osoby zamknęły skalę. Igor Dzierżanowski to zwycięzca wielkiego finału zeszłego roku i najbardziej wszechsprawny Polak 2023. I jeszcze Igor ma trzeci tytuł. Pierwsza osoba w historii, która przekroczyła 80 level Overall Games. Trzecia konkurencja to test szybkości w najlepiej reprezentującej tą cechę dyscyplinie, czyli bieg na 60 metrów. W treningach skupiałem się głównie na starcie z bloków, bo była to dla mnie nowość. Niestety od około 1,5 miesiąca mam stan zapalny Achillesa, do tego po wyciskaniu pojawiło się jakieś kiepskie samopoczucie, nie do końca wiem z czego wynikało, no ale generalnie biegło mi się słabo, liczyłem na lepszy czas, ale mimo wszystko nie był on tragiczny. W pierwszym biegu 7,43, a w drugim, gdzie pobiegłem trochę lepiej, ale było już zmęczenie, poprawiłem nieznacznie na 7,40. Po drugim biegu Achilles bardzo dokuczał, ale na szczęście pozostał w całości. Sprint kończę z levelem 82 i lekkim niedosytem. Ciężko mi nawet wyciągnąć jakieś wnioski, bo nie czułem takiej frajdy z biegu, jak bywało to na treningach. Czwarta konkurencja to wyznacznik mocy w bardzo fajnym, ale trudnym wydaniu, ponieważ pod postacią rwania olimpijskiego. W zeszłym roku było różnie, część zawodników nie była zbyt dobrze przygotowana do tej konkurencji, ale w tym finale miałem wrażenie, że większość starała się odrobić lekcje i można było zobaczyć naprawdę przyzwoite, często pełne dosiadu rwania. Rozgrzewkowo zrobiłem 20, 50, 80, 100 i 110 kg. Pierwsze podejście startowe na 120 kg poszło dość lekko, ale nie czułem się dobrze i przyjęcie było zachwiane. Planowałem w drugim zrobić 130, bo przed zawodami szło to dość gładko i w ostatnim spróbować coś więcej, ale z racji słabej dyspozycji zdecydowałem się na 125 kg w drugim podejściu,
co niestety nie udało się ani w drugim, ani w trzecim. Na podsumowaniu widać, że zdobyłem 77 level, co było tego dnia najlepszym wynikiem w rwaniu, ale u mnie po tej konkurencji pozostał największy niedosyt, a do tego lekka niepewność co do wyniku całych zawodów. Ostatnia, piąta i najgorsza dla mnie konkurencja, która jest wyznacznikiem wytrzymałości, to bieg na jedną milę. Chyba nie skłamię, jak powiem, że najwięcej skupienia w przygotowaniach poświęciłem właśnie tej konkurencji i nie chodzi mi o to, że biegałem więcej niż trenowałem na siłowni, a bardziej o to, że pozostałe konkurencje robię od dawna, mniej lub bardziej regularnie i z przyjemnością, a nigdy w karierze nie biegałem regularnie, a tym bardziej z przyjemnością. Starałem się zbudować trochę bazy biegowej, zacząć biegać natętnie, a nie na pałę do upadłego i muszę przyznać, że nawet trochę to polubiłem. Pewnie nawet bardziej niż samo bieganie polubiłem proces, bo jest to sport, w którym mam największe braki, przez co mogę się uczyć, trenować i kombinować. Niestety kontuzje i choroby nie dały mi się przygotować tak, jakbym chciał. Pierwotnie był cel zakręcić się w okolicach 6 minut, ale przed zawodami wiedziałem, że stać mnie może na okolice 6:15. Przed biegiem przeanalizowałem tablicę wyników i z racji mojej przewagi nad resztą stawki, a przy tym mojego średniego samopoczucia, zdecydowałem się pobiec trochę bezpieczniej na czas około 6:30 i to się udało. Finalnie, jak widać na podsumowaniu, dobiegłem w drugiej połowie stawki z czasem 6:29, co dało mi skromny 53 level. Ostatnia tabela to overall z 5 konkurencji, czyli finałowe zestawienie. Widać na nim, że osiągnąłem prawie 80 level. W zeszłym roku zaliczyłem trochę lepszy występ, ponieważ wykręciłem 82 poziom. Podsumowując, zawody bardzo fajne, udane, organizacja jeszcze lepsza niż rok temu, chociaż na pewno jest kilka rzeczy, które można by było jeszcze delikatnie dopracować. Jeżeli chodzi o ocenę mojego startu, no to u mnie z tym okresem przygotowań było różnie, ciężko mi było się dobrze przygotować tak, jakbym chciał. Pojawiła się jakaś tam choroba, jakieś mniejsze i większe kontuzje. 2-3 tygodnie przed zawodami tak naprawdę nie wiedziałem, czy w ogóle uda się wystartować. No ale na szczęście ostatnie 2 tygodnie się zregenerowałem i nie tylko wystartowałem, ale także wygrałem, powtarzając sukces sprzed roku, z czego jestem super zadowolony. Na koniec przypominam, że Overall Games to nie tylko zmagania live dla najmocniejszych, najlepszych zawodników i zawodniczek, ale to także aplikacja, w której już grubo ponad 10 tysięcy osób pracuje nad swoją wszechsprawnością. Jeżeli jeszcze nie masz tej aplikacji, nie sprawdziłaś, nie sprawdziłeś, no to serdecznie do tego zachęcam, a jeżeli ten film Ci się podobał, to standardowo łapka w górę i nie zapomnij o subskrypcji z dzwoneczkiem. Biceps, piątka!